Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pani Gabrieli, która pisze do nas. Kobieta, która wynajmuje mieszkanie dla młodego małżeństwa, oprócz komornego żąda całego dodatku węglowego od wszystkich lokatorów. Jak temu zapobiec, czy jej działania są na prawie? Z tego, co rozumiem, chodzi o to, czy takie działania są zgodne z prawem. Pani Gabrielo, sytuacja jest korzystna dla pani, czy też rodziny, czy znajomych, czy chodzi o to młode małżeństwo, ponieważ wniosek o przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależniony od tego, czy składa go właściciel lokalu. Uprawnionym do otrzymania dodatku węglowego jest osoba, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe. Czyli jeśli wniosek złożył najemca, nie może go z automatu złożyć właściciel nieruchomości. I teraz tak, jeżeli to mieszkanie, czy też ten lokal jest ogrzewany węglem, no to ten dodatek faktycznie może tutaj przysługiwać i zgodnie z ustawą o dodatku węglowym dofinansowanie przysługuje osobom tworzącym gospodarstwo domowe, które korzysta z ogrzewania węglowego. I tutaj ustawodawca zdefiniował, że gospodarstwo domowe to albo osoba fizyczna, która samotnie zamieszkuje i gospodaruje, to jest tak zwane gospodarstwo jednoosobowe, albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. I to jest gospodarstwo domowe wieloosobowe. Tutaj rozumiem, że chodzi o jakieś młode małżeństwo, czyli mamy do czynienia z gospodarstwem domowym wieloosobowym. I tutaj, jeżeli te osoby są najemcami od jakiejś osoby, która jest właścicielem tego lokalu, tak, i zamieszkują na stałe w tymże lokalu wynajętym, to na dzień złożenia wniosku, spełniając pozostałe warunki, przysługuje im prawo do tego dodatku węglowego. Niezależnie od tego, czy przebywa w tym mieszkaniu jako właściciel, czy jako najemca, tak? Zatem tutaj najemcy mieszkań oraz domów czy jakichś innych lokali, tak, mieszkalnych, mają prawo do dofinansowania na węgiel. I tutaj też ustawodawca w ogóle w ustawie nie zamieścił informacji dotyczących zameldowania. Nie ma więc takiego wymogu, żeby być zameldowanym w miejscu zamieszkania. Oczywiście można dyskutować, czy taki, taka sytuacja jest sprawiedliwa, zasadna, no ale takie są przepisy, tak? Czyli jeżeli ta osoba jest właścicielem mieszkania i domaga się dodatku węglowego oprócz czynszu najmu, no to działa bezprawnie, tak? Nie może się tego dodatku węglowego domagać. Natomiast może faktycznie obciążyć tych najemców kosztami ogrzewania, tak? Bo jeżeli płaci bezpośrednio za ogrzewanie, tak, w jakiś inny sposób, tak, czy też zapewnia ten węgiel, paliwo do tego pieca, tak, grzewczego na przykład, który jest umieszczony w jakiejś kotłowni przy należącej do tego, do tej kamienicy, do tego budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ten lokal, no to faktycznie może to już budzić jakieś wątpliwości. Trzeba by się było porozumieć w tej kwestii. No chyba, że ogrzanie tego lokalu i zapewnienie paliwa do ogrzania tego lokalu ciąży w 100% na najemcach i jest to ich jakby obowiązek, tak, i ich problem, mówiąc kolokwialnie, to wtedy jak najbardziej nie ma uzasadnienia dla jakiegoś dzielenia tych środków, ponieważ one przysługują tym najemcom i oni mają te środki przeznaczyć na zakup tego paliwa, żeby po prostu ogrzać mieszkanie zimą, tak? Czy też ten lokal, czy też ten dom, no w zależności od tego, jaka to jest nieruchomość. Więc tutaj przepisy są dość jasne w tym zakresie. Nie ma znaczenia, czy to jest właściciel, czy najemca, po prostu osoba, która faktycznie zamieszkuje na stałe w danej nieruchomości. Nie trzeba być zameldowanym, wystarczy sam fakt bycia najemcą, tak, i można wystosować wniosek o dodatek węglowy. Oczywiście trzeba spełnić szereg innych warunków, żeby ten
dodatek węglowy otrzymać, tak? Czyli dotrzymać tych terminów, które były określone w ustawie i rejestracji tego konkretnego systemu grzewczego w CEB. Natomiast jeżeli to wszystko było zrobione w terminie i ten dodatek został przyznany, to przysługuje on temu młodemu małżeństwu, tak? I tutaj w zasadzie kwestia nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli by było jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.